razem z Kuba. Siema. Amadeusz. Witam serdecznie. Oraz ja. Dzień dobry. Dzisiaj obalimy najczęstsze oraz najbardziej absurdalne mity dotyczące naszej szkoły. Zapraszam Was do oglądania. Chłopaki, czy to prawda, że codziennie nasza szkoła otwarta jest msza święta? Nie jest to prawda. Msze w szkolnej kaplicy trwają niecałą godzinę lekcyjną, odbywają się raz w tygodniu i pomiędzy zajęciami. Przez to, że kaplica nie jest duża, uczestniczymy na nich w dwóch grupach, więc tak naprawdę w tygodniu odbywają się dwie msze, po jednej dla każdej z grup. Okej, dziękuję Ci Kuba za tą wypowiedź. Przejdźmy więc do następnego stereotypu. Podobno w naszej szkole codziennie chodzimy w mundurkach. Amadeusz, może Ty się na ten temat powiesz? Chciałbym zaprzeczyć. Fakty są zupełnie inne. Stroje galowe zakładamy tylko w święta szkolne i państwowe, więc jest jak najbardziej okej. Dodatkowo mamy swoje szkolne bluzy i koszulki, które możemy nosić kiedy chcemy i przypadkiem mamy je dzisiaj na sobie. Okej, Amadeusz. Dziękuję Ci za tą wypowiedź i oczywiście obalenie tego mitu. Przejdźmy więc do kolejnego. Niektórzy twierdzą, że łacina jest najtrudniejszym przedmiotem w naszej szkole. Kuba, może Ty się na ten temat wypowiesz? Łacina może wydawać się trudna ze względu na to, że jest to przedmiot, z którym nie spotykamy się na co dzień. Mogę Was zapewnić, że nie ma się czego obawiać. Łacina jest jak każdy inny język, trzeba go po prostu zrozumieć. A nasz nauczyciel kładzie duży nacisk na to, abyśmy go zrozumieli, pokazując nam na przykład filmy lub prezentacje. Poza tym łacina może przydać się w życiu codziennym. Jasne. Myślę, że była to sensowna odpowiedź. Przejdźmy więc dalej. Panuje przekonanie, że nasza szkoła jest tylko tak wyjątkowa. Amadeusz, co ty na to? Nie jest to prawda. Nie trzeba się tutaj książkami niezliczoną liczbę godzin, aby przyswoić jakąś wiedzę lub dostać dobrą ocenę ze sprawdzianu. W naszej szkole liczy się przede wszystkim zaangażowanie i chęć do nauki. Takie działania są bardzo cenione przez nauczycieli i jest to ponad połowa sukcesu. Małe grupy pozwalają nauczycielowi na bardzo indywidualne podejście do każdego oraz ewentualną pomoc w zrozumieniu i przyswojeniu materiału, co skutkuje mniejszą potrzebą nauki w domu. Nie musisz posiadać nie wiadomo jakich umiejętności. Wystarczą chęci, zaangażowanie i systematyczność, a reszta przyjdzie sama. Okej, Amadeusz, dziękuję Ci za tą wyczerpującą wypowiedź. Przejdźmy więc dalej. Spotkałem się też z opinią, że nasza szkoła jest tylko dla zamożnych, których stać na wysokie czesne. Jakub, co o tym sądzisz? W szkole spotyka się uczniów z różnych rodzin, nie tylko tych bogatych. Czesne może być odpłacone z 500+, a jego wysokość jest rozsądna i nie powinna stać na przeszkodzie dla przeciętnej rodziny. Dodatkowo, wysoki poziom nauki, indywidualne podejście do każdego z uczniów umożliwia zrezygnowanie z prywatnych korepetycji. Warto też dodać, że najlepsi uczniowie za dobre wyniki w nauce otrzymają 50% zniżki z czesnego. Okej, Jakub, dziękuję za tą wypowiedź. Przejdźmy więc do następnego stereotypu. Niektórzy twierdzą, że w naszej szkole rodzice wymuszają nauczyciela ocenę. Kuba, co o tym sądzisz? To, że płacimy za tę szkołę, nie oznacza, że możemy decydować o własnych ocenach lub mamy łatwiej niż w innych szkołach. Oceniani jesteśmy obiektywnie do naszego zaangażowania i zdobytej wiedzy lub umiejętności. Najbardziej liczy się to, co zapamiętamy z naszej nauki. Jasne. Dziękuję Ci, Kuba. Masz zupełną rację. Przejdźmy więc do następnego mitu. Krąży mit, że w naszej szkole panuje tylko sztywna i poważna atmosfera. Jakub, może Ty się na temat wypowiesz? Atmosfera powinna sprzyjać nauce, więc nie może być sztywna. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli każda lekcja jest ciekawa i unikalna, a zajęcie wychodzi się z dużą wartą przydatnej wiedzy. Małe grupy i kameralna atmosfera dają poczucie spokoju, a uczniowie mają do swojej dyspozycji pokoje rekreacyjne. Jasne, nie muszę się z Tobą nie zgodzić. Przejdźmy więc do ostatniego mitu. Krążą też głoski, że w KLO rodzice płacą, więc rodzice rządzą. Amadeusz, co o tym sądzisz? Sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Szkoła słucha opinii rodziców i współpracuje z nimi, lecz nie mają decydującego głosu. Wszystkie działania podejmowane przez szkołę służą dobru uczniów oraz rodziców. Nikt nie jest zawiedziony. Jasne, Mateusz. Dziękuję Ci za tę wypowiedź. I tym sposobem obaliliśmy najczęstsze i najbardziej absurdalne mity dotyczące naszej szkoły. Zapraszamy Was na Instagrama, Facebooka oraz na internetową naszej szkoły. To był KLO Podcast. Trzymajcie się.